Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Dobry wieczór po raz 25. Niech gadają. Małgorzata do i Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Wilczak. Dzień dobry, dobry wieczór. Witaj, Pawle. Ponieważ ty nie obsługujesz Twitterów, Instagramów, prawda? Jest to no ci nie, nieznane. To nie. wiem, jak, jak cię zajawiłam. Zajawiłam cię, że będzie hmm, pan tajemnica. Zagadkowy gość, król nocy i genialny aktor. <noise> król nocy? Hmm. Okej. Okay. Pasuje? Może być. Ale popatrz, powiedziałam człowiek zagadka, yy, gość tajemnica, król nocy yy, i genialny aktor. Wszystko przyjąłeś. Nie pomyliłam się w żadnym. Wiesz, mnie trudno to komentować, no bo to jest jakaś taka twoja ocena bardzo miła zresztą i ja ją przyjmuję, tak? <noise> No to wiesz, dla osoby, która siedzi po drugiej stronie pytającej, no to to jest w ogóle dream gość. Tego nie wiem. Skończyłeś niedawno? To jest moje ostatnie ulubione pytanie. Ktoś się nawet zdziwił, jak można zadać takie pytanie. Ono wydaje mi się dosyć pojemne, bo jest zbudowane na takiej dychotomii. Skończyłeś niedawno 57 lat. Tak. I co tam teraz u pana. Pani <grym> Pawle, słychać. No co, mam mniej włosów, a te, które zostają na głowie, uciekają do nosa albo do uszu. Mhm. No i tak to... A co, chcesz C mnie zniechęcić już na samym Nie, początku. to jest tak, tak, tak się dzieje, tak to obserwuję. Mhm. Ale jest OK, ja, nie, ja chyba nie mam jakiegoś takiego yy, stresu związanego z upływającym czasem. Nie, nie, chyba nie. Ale wiesz, kiedy zadaję takie pytanie, no to tak, bo równie dobrze może nawet bardziej, taką cezurą jest 55, nie 57. A dlaczego Ale 55? No bo tak jakoś brzmi no 40, 50, 60. No właśnie mówią 40, 60. 40. Na no 40 jak było to co? No, muszę ci powiedzieć, że faktycznie było coś takiego jak taki switch, to znaczy tak jakby włączyć i wyłączyć coś. Coś się zmieniło zdecydowanie. Nie umiem tego określić, ale, ale to było coś w mentalności, mhm. coś w postrzeganiu świata, to, że krótkie spodenki się pewnie już skończyły na pewno. To, to wtedy to odczułem zdecydowanie. Natomiast. I już 55... nigdy nie nosiłeś krótkich? Ja nigdy nie noszę, ja, ja noszę tylko takie bermudy, wiesz, no. bo jakieś krótkie por, portki to mi się wydają, że są takie, dyzio w krótkich majteczkach i to uh -huh. jest takie, wiesz. Uh -huh. No i co, i ta czterdziestka... 40... No ale co, budzisz się na drugi dzień i ciągle ten sam wilczak? No może, niestety, no może niestety, no może niestety, ale faktycznie tak, cały czas ten sam. I chciałbym wierzyć, że, że tak jest, bo jakby moje postrzeganie tego, co jest za oknem, pewnie ulega e, różnym fluktuacjom, natomiast e, no myślę, że ja jestem cały czas tym, tym, tym samym człowiekiem, tak. Mhm. No to chyba sukces. Nie wiem. No to odpowiadam ci, że tak. Nie na no to, ale jest, słuchaj, tak, no tak, chyba tak, sukces jak cię nie szarpie na różne strony. Oj szarpie, szarpie? ale, ale nie zawsze szarpało. Wiesz, mnie szarpało chyba od momentu, jak skończyłem 16 lat. Jak zacząłem sobie zdawać. Tak, pamiętam to też to 16 lat. Yy, to, to, to wiesz, jakieś takie priorytety się ustawiły wtedy. I one były bardzo zielone, bardzo nieopierzone, ale, ale gdzieś potem, jak już byłem coraz starszy. To one były chyba tylko potwierdzeniem tego. A ten szesnastoletni Paweł, mówisz zielony, no to mi się kojarzy z takim, wiesz, no, rodzącym się życiem, z jakimiś ideałami. Tak było? Byłeś idealistą? Ja chyba jestem cały czas. Nie no, Cały czas to jesteś podobno ponury, ale. <laughs> Nie jestem refleksyjny. refleksyjny. Jestem mhm. refleksyjny, melancholijny bywam, tak. Mhm. A te ideały wtedy to dotyczyły czego? że jakieś takie wyobrażenia wiesz, siebie w życiu, w, życia jako takiego... Wiesz co, ja chyba nie miałem nigdy takich i, idoli ani ideałów, ale na pewno było coś takiego, że no muszę powiedzieć, że, że to jest być może takie ograniczające i dosyć takie wąskie, ale, ale no, ja zawsze uwielbiałem chodzić do kina i tam być po prostu. Jako widz, a potem sobie pomyślałem, że może byłoby fajniej, gdyby być po tej drugiej stronie, no. Mhm. Czyli taki film Cinema Paradiso to trochę o tobie. No to po jest takim film. Tak, tak. tak. No, 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 no. Chodziłem do kina, to prawda, że jesteśmy w sportowym dzisiaj takim wymiarze i okolicznościach, ale kolec zgrali w piłkę częściej ode mnie, a ja częściej od nich byłem w kinie. A to wiesz, nawet tak myślałam sobie jadę do studia, a propos tego, że to sportowe, koledzy grali w piłkę, wiem, że ty kochasz Barcelonę, tylko że dla ciebie Barcelona to nie jest FC Barcelona, tylko że cię tam dwa razy okradli, tak? Słuchaj, mnie dwa razy tam okradli, ale popełniłem jakiś taki, no tak żenującą sytuację, bo poprosił mnie kolega o to, żebym mu przywiózł flagę Realu Madryt. No więc możesz sobie wyobrazić, ja poszedłem do takiego sklepu dla fanów, Barcelony Zielone. i poprosiłem o, o flagę Realu Madryt i spojrzał na mnie ten człowiek, który tam był w sklepie. Groźnie. No, bo co myślałem, że prowokacja. Zobaczył, że nikogo nie ma. Kiwnął na mnie, że mam iść na zaplecze i wyciągnął mi z takiego gigantycznego wora gdzieś tam z samego dna i rzucił mi ten Real Madryt. No ale kolega się cieszył. Ale tak, żeby już ten wątek, to piłka to cię nie kręci w ogóle? Ja uwielbiam oglądać piłkę, ale muszę powiedzieć, że no, no uwielbiam oglądać Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rzecz jasna. Natomiast jeżeli gra to jakaś liga blokowa, czy taka jakaś, to, 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 to jakoś mnie to nie bierze. No. Wiesz, ja idąc po przyjaźniach czasami muszę oglądać, no może nie ligę blokową, ale pierwszą. No, no tak. bo już, zresztą tak pomyślałam sobie, że dosyć chyba ci dużo opowiadałam, pisząc dwie różne książki o tym, o czym piszę, To słuchałeś o tej piłce, no nie mówiłeś, że się nie tak, interesujesz. Tak, nie, 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 no wiesz, ja, dla mnie w ogóle wszelakie sportowe działania no to jest emocja, dla mnie najważniejsza jest emocja. No na boisku tych, tych emocji jest mnóstwo, no czasami mniej, czasami więcej, ale, ale tak, no bywa tak, że biegam po domu i tam przeklinam, tak. Mhm. No a na przykład y, siatkarze oglądałeś? Y, oglądałem i też trzymam kciuki, bo y, znaczy, trzymałem. No bo... No ale co, srebrny medal? No to nie, nie, no jest w ogóle źle. nie ma o czym gadać. Natomiast y, zresztą tam poprzednie osiągnięcia, no to to są w ogóle takie no, mistrzowskie, więc... Fajna drużyna. Tak, tak. No właśnie, w sport nie, nie poszedłeś, chociaż od ilu lat ty chodzisz na y, siłownię i ćwiczysz? <noise> no, to było tak, że ja na początku, jak pewnie pamiętasz, że nie wiem czy. czy ten, często o tym mówię, że ja byłem po szkole takim bezrobotnym, bardzo człowiekiem i to trwało 6 lat. Mówisz no, po szkole filmowej, Tak. tak? tak. Mhm. No i chciałem, żeby coś się zmieniło w moim życiu. Żeby coś się zmieniło, więc <laughs> zacząłem chodzić na siłownię, żeby zmienić choćby swój wygląd, swoje ciało. Eee, A jak no... chciałeś wyglądać? Lepiej. Znaczy, lepiej to znaczy jak? <laughs> no, żeby tam te proporcje były jakoś. Jak żeby... te Bermudy założysz. No tak, tak, tak mhm. żeby były lepsze proporcje i, i, i żeby to w miarę możliwości na tym kościu, coś, coś tam widniało. No i, i, i zacząłem, ja z za rozpaczy zacząłem ćwiczyć, tak. Ty masz taki, znaczy rozumiem, że jesteś zbudowany, bo to ileś tam lat już, tak? No, staram się, wiesz, dosyć regularnie to robić, ale ja jestem dosyć plastycznym takim stworem. Tak, ty jesteś bardzo plastyczny. jeżeli odpuszczam to... To się od razu wiesz, chociaż podobno ta pamięć ciała. Mięśniowa? Tak, jest, istnieje. Tak, istnieje i ona podobno trwa do pół, pół roku, że możesz sobie pozwolić no, słyszałam, na słyszałam, że o wiele krócej. To... No, że trzy miesiące. Niektórzy mówią, u mnie ta pamięć trwa trzy dni. Ale kiedy powiedziałeś o tym plastycznym, że jesteś plastyczny, to nie pomyślałam o Twoim ciele. Tylko pomyślałam o, o tym, co powiedziałeś, że 6 lat nie grałeś, ale tak naprawdę jakby właśnie te 57 lat oddejmując, powiedzmy 20, tak skomasować, to ty potrafisz zagrać wszystko, od kozy, poprzez pana T, poprzez rolę wyrafinowanego humoru, myślę o, o, o serialu Usta-Usta, poprzez takie obyczajowe... Też seriale, bo postać mareczka, potem sfora, ekstradycja, czy też inaczej. Po prostu ten diapozon Twoich możliwości jest przeogromny. No, jeżeli tak mówisz, Tak mówię, to... nie mów tak ze mną, nie o, rozmawiaj. Ale jak? przecież no, ale... wiesz, że tak jest. No, ale nie, nie, nie wiesz, Fajnie to słyszeć, natomiast to, to, że miałem taką okazję. Ale żeby... może ja się nie znam. Nie wiem tego. No, myślę, że się znasz. No, ale, ale, ale jeżeli ma się możliwość pokazania takiej, takiej innej barwy, to jest wielkie szczęście i mnie się to w jakiś sposób tam udało. Ale oczywiście ten głód jest cały czas. Ale to jest fajne, no, pff, że masz mnie ten głód, nie jesteś już wypalony, no to dobra, no to już nie, no, przychodzę nie teraz. Nie, Ale nie fajnie. macie dzisiaj dzisiaj siedzimy tutaj, a nie macie na festiwalu filmów w Gdyni. No bo nie ma powodu, bo nie ma tam żadnego mojego filmu, no to. Po co ja mam tam jechać? Ale kolegów by się obejrzał. No ale kolegów to ja zapraszam do siebie albo, albo idziemy sobie gdzieś do miasta. Natomiast no. No, absolutnie no, uważam, że, że, że ja mam tak, że, że jeżeli nie ma tam czegoś, co jest związane z moim yy, zawodem, no to, to, to po co mam tam jechać? Paweł, a ja w tej zajawce powiedziałam król nocy. No, no nie szłam tak banalnie, że myślałam tylko o tym, że balujesz, chociaż można sobie zobaczyć, że zmieniasz często kluby, miejsca, godziny dosyć późne. W fajnym towarzystwie, też atrakcyjnym dla oka. To tego ci gratuluję. Ale myślałam o tym, że ty jesteś taki, wiesz, jak kiedyś mi powiedziałeś, bo miałeś, nie wiem, czy już nie masz problemów ze snem, że ty jakby cię zakopali tak sześć metrów pod ziemią, to wtedy byś może, byś zasnął. <noise> może na wieki, ale, ale wiesz co, no jest tak, no jest i mam, mam takie, wiesz, że ja jestem cały czas on, cały czas, wiesz, ja, ja no jest coś takiego, że ten kluczyk jest tak przekręcony na, na, na on właśnie I, i, i mi jest strasznie trudno się tak wyciszyć, a jak to się udaje, no to, to, to jest bardzo fajne. No, czy mam takie wrażenie, czy trochę się coś zmieniło, że Ty już tak bardzo tych bezsennych nocy się nie boisz? Znaczy, jakoś je opanowałeś? Tak, tak zdecydowanie. Opanowałeś, tak. tak? tak. No, no też lepiej wyglądasz, wiesz? No bo akurat mhm. teraz jakoś tam jestem bardziej <grym> Bardziej wyspany. Dobrym, tak? bardziej nie mówiąc poważnie, to, to jest coś, z, z czym żyję już od tylu lat i, i oswoiłem to w jakiś sposób. Natomiast. No nie jest to fajne, no nie jest to fajne, jak, jak, jak widzę kogoś, jak jedzie w, w pociągu i tak śpi albo w tak subce, no to chcę udusić, bo to zazdrości. Jest... Nie, ja nie mam w sobie zazdrości. A chcesz udusić z jakiego powodu? No że ja tak bym... Nie chciał... potrafisz? No, no. no tak. Taki ale to nie jest zazdrość, to za... no, jest umiejętność. Po... No pewna. ja wiem, takiej pozytywnej zazdrości. Ostatnio wyczytałem, że, że trzeba pić bardzo dużo soku z wiśni, to jest coś nowego, bo... I co wyciskasz? Tak? No nawet kupiłem przed wczoraj jakieś dwa litry, ale to słodkie takie, Jezus Maria. No ale okrota. sam musisz, bo teraz nie ma wiśni, ale mrożone są. Wiesz co, ale kupiłem nawet taki, wiesz, taki wyciskany przez, wiesz, rączki małych dzieci. Więc... Ale wiesz, te bezsenne noce, to też jest, mówisz 6 lat nie gram, to są takie myśli, to się... Powracające, kotujące, nie gram, Potanie. nie gram, Pralka, dlaczego nie gram. Pra... Nie, nie, to nie, nie. różne myśli. Mm -hmm. I one są takie no, uporczywe. Tak, 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 tak. I ja myślę, że jeżeli ktoś zna ten temat, to doskonale wie, o czym mówię. I to jest takie. No ja to nazywam, że to jest tak, jak w pralce to wszystko się tak, bierz, mm -hmm. miesza. No ale taka, taka moja natura, no kurczę. Mm -hmm. Twoja natura. Mm. Wiem, że Ty bardzo kiedyś z Tobą rozmawia na o Twoim zawodzie, że Ty jak się rzuci jakieś tam nazwisko, to ja nie rzucam doceń to, rzuca się nazwisko, to ty mówisz, to jest aktor? Aktorem to jest ten i... E, Hackman, wiesz, Hackman, na przykład, tak. tak. Wspaniały e, aktor. Podobno to zrezygnował teraz. No już. ma 92 no. lata i tak, nie wiem, czy tak. wiesz, jak wygląda. No to m, m, chyba już zrezygnował. Ale Clint Eastwood ma 92 lata i, I wiesz, wygląda... Co, nie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale nie wiem, jak wygląda, nawet niech ma 109 lat. I mm -hmm. ja myślę, że to jest coś takiego, że on ma w sobie... Nie ma już, wiesz? Nie ma, mm -hmm. ale wiesz to, tak? Ty y, y, mówisz o aktorach amerykańskich, bo to jest dla ciebie jakaś półka i wymieniasz tu te największe nazwiska. Wiesz co, to, to chyba, przepraszam, to nie chodzi o aktorów amerykańskich. To, to chodzi o pewną wibrację. Mają to też aktorzy oczywiście europejscy i mają to aktorzy rosyjscy. E, czy mieli, bo teraz nie, nie jestem też na czasie, ale, ale mi, to, to jest pewien taki zespół cech, który wpływa na taki, taką wibrację i takie człowieczeństwo. Mhm. Wiesz, ale patrzysz i mówię. wierzysz. Tak. I, On i... na ciebie patrzy, a ty jakby siedzisz w jego głowie? Tak Tak ci się wydaje sprawdzać. To na nawet razie. nie jest kwestia wiary, to jest kwestia mhm. e, takiego, że to jest mi bliskie. To jest mi bliskie. Wiesz, że muszę ściągnąć zegarek. Teraz mnie wydawca udusi, ponieważ nie ma zegara tym razem, więc będę sobie patrzyła, jaki mamy... Ja nie mam, też niestety. nie masz? Ja, mam. ja jeszcze nie, wiesz, nie, nie wiem, czy mam dobrze y, 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 nastawiony, ale Ciebie łączy z tymi aktorami generalnie, z, 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 z sposobem do tego, żeby drogą, żeby zostać aktorem. To jest zmywak, to, to są różne prace, których ty też się imałeś i małeś. Yy, I to się potem gdzieś odkłada, to się robi wiarygodne. Ten facet, który dostał w tyłek tak od życia jak ty. No wiesz, inni dostali lepiej. Chyba. No ale to się... No, ale mało dostałeś? Nie, nie, ja myślę, że nie miałam innej drogi, a poza tym wiesz. Czy to nie, to było miłe chodzić i pukać, czy kupię pałac? Tak, ja tak, ja uważam, że to jest absolutnie. Wiesz, problem polega na tym właśnie dobrodziejstwo, że ja uważałem zawsze, że tak powinno być. A że Polska nie była Ameryką wtedy jeszcze. Że co chodzi ci sprzedawać walizki, bo się nie masz czego żyć? No tak, ale potem idziesz na casting i robisz zupełnie co innego. I dla mnie to jest OK, to jest wszystko w porządku. Natomiast jakby pamiętaj o tym, że to był przełom 80. 90. lat, jak ja pukałem, nie wiem, dzień dobry, nazywam się tak i tak, czy jest szansa, bo, tam, czy jest szansa, żebym mógł być przesłuchany. To, nie, nie, nie. I tak było wiesz, I znowu, i tak dalej, i, tak. I Ale ja uważałem, że to jest naturalne, tylko nie wiedziałem o jednym, że to jednak nie jest Ameryka, że u nas to w ogóle nie jest... Znaczy, że ty e, jesteś e, tutaj nieudacznikiem, a tam jesteś kimś, kto walczy. walczy właśnie. Kto, kto walczy. I ja pamiętam, że jak powiedziałem, bo też miałem w swojej karierze wsuwałem pizzę do pieca, wie. Mhm. I, I jak powiedziałem o tym, że a ty co, co tam ten, a ja mówię, że właśnie jestem po szkole filmowej, jestem aktorem, czy tam aspiruję do bycia aktorem, no to tam dosyć się obśmiali z tego. Bo tak? chyba tak, tak bo Ludzie wtedy nie nas wierzy, było trzy, tak. trzy, trzy uh -huh. osoby chyba, które, uh -huh. które tak pracowały, bym powiedział, na stricie. Tutaj warto dodać, że ty um, um, urodziłeś się i, 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 już. i, i w Poznaniu <laughs> i już 57 lat temu 29 o, lipca. lipca, widzisz ale ty jesteś w takiego dobrze sytuowanego domu, twój brat jest wybitnym lekarzem, tak? Mama też zawodowo... No już jest na emeryturze. No tak, ale tak, tak. okej, okay, też była czynna zawodowo i, tak. i też była lekarzem, tak? Tak, tak. I, i, i dobrym, a tu nagle... Ty w ogóle jesteś taki jak bohater twoich filmów, no wiesz, jak, jak, znaczy jak bohater, który często grałeś. No, grałeś Mareczka, który był salowym, tak? On był salowym? Tak. Ale ty byłeś radiologiem, nic nie mówiąc jednemu nie, 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 byłem, ale byłem już po zaliczonych egzaminach, więc gdybym się nie udało do... Mhm. w szkole filmowej, to bym wrócił i... I nawet, wiesz, było tak, że, pamiętam, został jeszcze chyba rok czy semestr i było tak, że ja już byłem w takich rozmowach, że nieźle mi tam szło, wiesz, to też nie, pytanie pewnie, że to jednak był film, <grym, <grym, że to się wywoływało zdjęcia. Pamiętam, Aha. uczyłem się tam historii teatru polskiego w tak zwanej ciemni-ciemnej, gdzie właściwie było trochę jasno czerwone światło mhm. e, i rozumiesz, wróciłbym tam no i, i nawet było tak, że, 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 że miałem jakieś ku temu predyspozycje i, i nawet takie były rozmowy, że mogłem opuścić granicę terytorialną Polski potem, mhm. więc byśmy tu nie siedzieli. Może lepiej, nie wiem. A dlaczego? Może byś... No tak... Chyba, że ja bym też opuściła w jakiejś innej sprawie i byśmy się spotkali na jakimś. Lotnisku. Dworcu. Lotnisku. O nie, no ja niżej ty wyżej mierzysz, na lotnisku. Na lotnisku, tak. tak. No może na, 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 na dworcu. Ale wiesz, tutaj chichić Michy. Ja autobusem jeździłam za granicę, wiesz. Jako kierowca? No, znaczy, nie, nie, nie jako kierowca, jako właściwie kurczę, trochę jako uciekinier, wiesz, bo, bo ja, ja miałem takie dwa epizody, żeby wyjechać właśnie w tym takim dziwnym czasie. No, i to był autobus, tak. To był autobus, to było pożegnanie, takie już wiesz, na zicher, nie? No, ale różne rzeczy się wydarzyły. I całe szczęście, siedzimy sobie dzisiaj przy tym stole. Siedzimy sobie dzisiaj przy tym stole, ale też zapamiętałam taką cezurę. Nie wiem, czy to była taka cezura w Twoim życiu, kiedy Twój ojciec popatrzył na Ciebie, że jest tak, jesteś powiedzmy szczupły i wieje, i ten, a Ty nawet nie masz płaszcza, i ci kupił płaszcz. Jak tak. mówiłeś śliwkowy, i że to było dla ciebie wstrząsające. No, to, że to... no bo ja byłem już takim dorosłym chłopcem, wiesz? I, i to było to, że ja w ogóle nie. nie ja to jak powiadam, ja zawsze wybra to była moja droga, i tam jak były te takie kiepskie lata, no to w domu tak się mówiło, wiesz, no może tak lubisz te filmy, no to może byś przyszedł tutaj jakiś znajomy ma wypożyczalnie kaset wideo, tam byś popracował. Oni nie wiedzieli w ogóle o takich sytuacjach, bo ja uważam, że to jest moje życie, mój wybór i, i o tych wszystkich perypetiach ja powiedziałem po latach. Kiedy moja mama dowiedziała, to prawie zemdlała, że tam, wiesz, no były momenty, że, no nie chcę już tak Fiem gadać, takie momenty, ale wiesz, że, wiesz, że nie wiem, co ciężkie jeść. No, idą. No, no właśnie. Że ty... nie wiem co jeść pamiętam, miałem bochenek chleba na cały tydzień. Tak, z i, syp, i, i posypywałeś tak, go... Tak. Zresztą nie moim, tylko y, y, takiej mojej Koleżanki, która była akurat za granicą, bo ona też związana z kinem i, i tam pracowała. I, i, i tak y, 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 jadłeś, ale też masz taki. Mm, y, jeszcze przy tym płaszczu na moment, potem ten pierwszy taki moment dla ciebie, gdzie pomyślałeś sobie: Dobra, to już może coś mi się jednak udaje zawodowo, kiedy powiedziałeś: Dzisiaj ja mogę komuś kupić płaszcz, tak? Zdecydowanie. Mogę komuś y, 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 pomóc. Ale to tak działa na, na wyobraźnię. Tak się hartuje stal życiowa. To jest taka recepta na biedę, bo to jest słowo, które wydawało się, że odchodzi bardzo, bardzo, już nas nie dotyczy. Być może będzie nas dotyczyło, może nie aż w takim stopniu, ale też to tak trochę deprawuje niektórych mężczyzn, którzy jakby robią sobie takie alibi, że kurczę, nie ma, to nie ma. Nie ma, to nie ma, i ja jestem powiedzmy, aktorem, to ja nie pójdę zamiatać ulicy albo czegoś tam. I ty masz taką, taki przed, Mówiłeś, że jak jest bieda, to można sobie zrobić y, jajecznicę, tak? tak? A ktoś powiedział, dobrze, ale skąd mieć pieniądze na te jajka? Dodać powiedziałeś... butelki do skupu. Właśnie. Dodać butelki do skupu. Ale jeszcze wiesz, przypomniało mi się teraz, bo ja w tych takich cięższych czasach mieszkałem z moim przyjacielem w takim mieszkanku. Tak jak tu? No nie, nie, no myślę, że było jak dwa te stoły, wiesz? Mhm. I było coś takiego, że jak ktoś pracował, to mamy, żeśmy wtedy działali w gastronomii i e, jeżeli ktoś szedł następnego dnia do pracy, to spał na rozkładanej, Taki, jak to się nazywało? Wersalka, Amerykanka, nie wiem, no takie coś rozkładanego, co to było. I krzesło, krzesło fotel i, i, i sypialnia, wiesz. I kto szedł następnego dnia do pracy, ten miał prawo spać na, na tapczanie, na Amerykance cokolwiek, a ten, który nie, spał na ziemi, wiesz. No widzisz, to ty jednak jesteś, to też się nie... Tutaj w tej zajawce facet zagadka, facet tajemnica, bo wiesz, często o sobie słyszysz, że jesteś właśnie ponurakiem, gburem. Ale jakim ponurakiem? Ale poczekaj, ale, ale to mówi? no tutaj... mówią ci, którzy po prostu ani ze mną nie zamienili słowa no. albo widzą mnie, że idę z siatami ze sklepu i że mam, no to, to ja mam być rozchachany, bo idę z siatami. No w ogóle, wiesz, no, no to tak, jest jakieś nie nieporozumienie. No, no tak, ale to jest, jak powiadam, no... Jeżeli ktoś mnie poznał przez pięć minut, no to wie, że tak nie jest. Ja oczywiście mam takie przeróżne swoje opinie na dane tematy i może to, to, to jest to, ale no ponuraki. Ja, ja myślę, że ja jestem raczej takim pozytywnym człowiekiem, ale widzę mankamenty przeróżne i się nimi z ludźmi dzieje, dzielę, więc może to jest błąd, no. Ale ja już tak mam, No wiesz, że... ale do legendy, to już pozdrówmy tutaj Kubę Wojewódzkiego, ale do legendy, bo go lubimy... I chyba wzajemnie się lubimy, ale po, po tym występie u Kuby. Ja wiem, że Ty powiesz, że to było pocięte, pomontowane, że to w ogóle no ale było że co? No że raczej byłeś dla niego dosyć, że tak powiem, okropny. Ale jakie okropny? No przecież on mówił jakieś pytania, to ja mu na nie odpowiadałem. Zadawał je w taki no. sposób, no to ja mu w taki sposób odpowiadałem. A to, że mnie irytuje, to jak on. No, no to, to jest zupełnie inna para kaloszy. Natomiast no, no to jest. Czy, co ja miałem robić? Ja miałem być. Dla... <laughs> nie, no nie, nie wiem, może miałeś robić właśnie tak, bo zostałeś zapamiętany. No bo to, Ale ja, by, się... ja odpowiadałem tak, jak odpowiadam. Ja tam nic sobie nie, nie No nie, nie odpowiadaj nie dzisiaj założyłem. trochę inaczej, dobra? Słucha. Odpowiadaj trochę inaczej. Ale dzisiaj, ja dzisiaj okay? staram się. Tak. Starasz się, czy jesteś taki? Ale co ja zrobiłem teraz? Nie, złego że okej. Okay. Ale ja okay. nie, no, Chcesz, żebyś był jak powiadam, to jest zupełnie inna wibracja. To Słuchaj, ale no... ty mówisz o sobie, że jesteś misfit, co znaczy, jakby tak przekładając, nieprzystosowalny. Odnoszę zupełnie inne wrażenie. Pan, ty się adaptujesz y, do każdej sytuacji, być może z bólem, ale którą ci życie y, daje. No. no tak, ale wiesz, jakby mam świadomość pewnych czego na przykład? Takiego no, 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 myl... zawiłości pewnych. Wiesz, że nie jest tak jakbym chciał, ale to jest też fajne, dlatego że to powoduje pewną Witaj przygodo. No witaj przygodo, ale też takie, że raz być może się mylę, uh -huh. albo to powoduje coś, co jakby wymaga ode mnie zmiany postrzegania pewnych rzeczy. No dobra, ale to jest taka powiedz kokieteria. Ale, ale poczekaj, ale jeszcze nie wiesz, gości, co chcę Jezus, powiedzieć. Ja ale nie wie. chcesz. To skoczy o, przez okno. No. Się nie ma okna. Tu. Ale Paweł, nie wiesz, co chcę powiedzieć. Tak. Czy no to właśnie, jest? to jest to. To jest to. Tak, ale ja to biorę na kratę. mi to okay. nie przeszkadza. Nie wiesz, to ale się Ale To dowiesz nie jest zła emocja, nie. to jest jakaś taka wiesz... Wiem, no, no. wiem. <laughs> Ty, ty, ty mówisz tak, być może to jest, bo masz taką aurę, masz taki urok. Wilczak jakby się nie wiadomo co powie, uśmiechnie się, może nie, może będzie zadowolony, może nie będzie zadowolony, może burknie, może będzie chciał przyjść. Nigdy nie Chociaż bardzo doceniam, nikogo. Że... Nigdy ja nikogo nie burka. Nie wiem, bo nie jestem w tych sytuacjach. Ale, no, ale bo to jest niemożliwe. Chyba, cieszę... że ktoś jest bardzo nieelegancki albo jest niemiły dla Właśnie mnie. Właśnie używasz to... takich słów, elegancki. Kto dzisiaj mówi, że ktoś jest elegancki, to też jest nasz problem. Może zaraz do tego yy, 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 przejdziemy. Ale tak lubisz powiedzieć, że ja to się urodziłem od razu stary. Ja to smuga cienia to całe życie. No wiesz, to są takie no wabiki. Nie, nie, ale coś takiego jest, tak jak ci powiedziałem o tych no. 16 latach. No, jak się ma 16 lat, to się ma łuk na, na plecach, gdzie się strzela do kartonu z margaryny, rozumiesz, wypełnionego piachem. Mhm. A ja strzelałem, jak miałem 14, ale jak 16 już nie. Mhm. <laughs> no. Ale <noise> ciekawe, jesteś naprawdę, wiesz tak, jest, znaczy bez naprawdę, jesteś taką tajemnicą, bo teraz pomyślałam takie pytanie kompletnie jakieś, takie wydaje mi się nawet infantylne ci zadam. Tak patrzę jak ty, tu Mareczek, tutaj Sfora, tu gangster, tutaj s facet z takim twistem, Woody Allen, Ala. Ile jest tego w tobie? Ile jest tego zagranego, a ile jest w tobie... Małgosiu, błagam no. cię, bo wyskoczę przez okno. Nie ma okna tutaj. Nie ma w ogóle, co, co ile jest. Ja mam coś takiego, że reaguję na sytuację, która, która mnie spotyka. Mówimy o rolach. Teraz. O rolach, tak, mhm. więc patrzę, co jest przed nosem mhm. i, i wiesz, jeżeli moja skromna osoba widzi tam jakąś barwę, żeby to zrobić i tak dalej, nie zawsze widzisz, się to udaje, widzisz. To, no, no, to, to, to ja staram się mhm. w to wskoczyć, no. Lepiej, gorzej, ale, ale mam jakieś pewne wyobrażenie na ten temat. Natomiast, no ale co ja, ja będę szedł do warzywniaka i, i grał, że poproszę tego banana? No ja. No nie, nie, nie do końca. No, ale powiedziałaś, bo, że gdzie jest bo, gdzie poczekaj, jest... bo, bo yy, na przykład yy, Deniro, tak, kiedy zagrał wściekłego byka, przytył 20 yy, parę kilo. Jak no nie a nie, ja słyszę 12, ale to w ogóle nie I, o Ale dochodzi. ja o tym mówię o ale... tej metodzie. Wiesz? Nie, nie, to ja cię może źle zrozumiałem, bo ja zrozumiałem, że ile jest Pawła Wilczaka w tym i nie, co Paweł tam. Nie, kto... Pawła nie ma w nim, Paweł, Paweł jest niepowtarzalny. <laughs> nie wiesz, to, ja, to, to ja może źle zrozumiałem, no, natomiast chyba tak. je, jeżeli, absolutnie, no, jeżeli jest tak, że ma być chudy, no to będzie chudy. Jak ma być łysy, to będzie łysy, mhm. tylko musi być mięta. Jeżeli wiemy, że to ma być to, to robimy go łysego. No się no. Ta mięta. Tak. Widzisz, no ale Czasami nie ma, i to nie jest nie ma przykre. i powtarzam, ten bo mówiłeś mi ostatnio o jakiejś mięcie, której nie było tak. i czegoś ważnego nie zagrasz, no ale to jest takie zero jedynkowe trochę, no wiesz, w czasach dlatego cię pytam, dlaczego cię nie ma dzisiaj w Gdyni bo gdybyś może trochę pomyślał sobie, że w trakcie zdjęć może się mięta pojawić, to... Ale to jest nie do mnie pytanie, wiesz. To, mm -hmm. to, to, to jest to do obsady, tak? To, 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 musi być kto, no, to musi być reżyser, który e, 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 na przykład, nie wiem, wie, że to był słaby dzień, bo, nie wiem, tam mnie potrąciła taczka z piaskiem, wiesz, na przejściu <laughs> i jest gorzej i on wie, że to jest tylko taki dzień, jeżeli zaryzykuje, jestem absolutnie do wzięcia. I, i poza tym każdy ma słabszy dzień i e, trzeba to wiedzieć po prostu. Natomiast rozumiem, że takie są sytuacje, no bo ja takich sytuacji miałem sporo przecież, gdzie, 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 gdzie coś tam umknęło. Pozornie lub niepozornie, bo może nie powinienem czegoś robić, może to jest ok. Ja nie mam, takie wiesz, no to są takie nie, No tak, nie, nie, nie bo ty znasz też na, Chociaż masz synów, masz rodzinę, to trzeba wszystko utrzymać, ale też masz przepis na jajecznicę, tak? Dwa jajka, pięć butelek. Nie wiem, czy są skupy butelek jeszcze. Aha, o tym mówię. O wszystkim? No, no to tak, jest... tak. No Nie wiem, czy są skupy butelek, ale na pewno są jakieś inne skupy, no. Są, 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 wiesz, na pewno coś jest. A wyobrażasz... no ja udawałem butelki. Dobra, a wyobrażasz sobie, że gdybyś... Teoretyczne pytanie, ale gdybyś nie miał środków do życia, to złapałbyś zamiotłę i byś zamiatał, gdyby wiesz to. Wiesz co, małgosiu, to nie jest teoretyczne pytanie, ono się, to, to się może wydarzyć i oby nie, twu, twu, tfu. Natomiast to jest, wiesz, no, wolny zawód. Mhm. Wszystko się ale może stać. Ale choć o tą miotłę, czy ty jesteś? Ja bardzo dobrze sprzątam. ja, ja bardzo lubię porządek. Wiesz? Jeszcze jedna wada, tak? Nie, to jest nerwica. Wiesz, ja chodzę tak <noise> i naprawdę tak. Masz taką nerwicę na jak Ach, no. Dzień Świra? Zdecydowanie, ale mhm. podobno 8 milionów w Polsce jest takich ludzi. Mhm. Także niezłe towarzystwo. Ta, ale to jak niedużo? Bo wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś tam swoje, yy, wiesz. Ale faktycznie jest tak, że, że wiesz, no, yy, jak tam na lustrze jest coś, no to. Yy, Bolicie nogę, ale w stanie, że będziesz tak. wycierał. No, niestety to jest jakaś, to też jest pewnie do specjalistów pytanie, ale, ale, ale tak jest i, 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 i koniec. No. Ale wiesz, jak mówisz. Znaczy, nie, nie, jeszcze jest jedna rzecz, której nie, nie potrafi kompletnie, to jest prasowanie. I to mm. jest tak, że dre koszule, bo po prostu dostajesz szału. Raz nawet porwałem dwie swoje. Jesteś bar bardzo miłym współlokatorem, czy też osobą, z którą się dzieli. Zdziwiłabyś życie. się, Małgosiu. Że? Wie, że, Jesteś bo, że, miły. Że, okej. Okay. Jest, jest, jest mhm. fajnie miło. Gratuluję. Jest śmiesznie przede wszystkim. Mhm. No ale czasami też jest nerwowo, no bo przecież wiadomo, no, jesteśmy zbudowani z emocji, nie? Przynajmniej mhm. tak mi się wydaje. Ty masz poczucie własnej wartości. Zbudowane wiem, przez. Wiem, czego na pewno nie, nie, nie zrobię, a wiem, co wydaje mi się, że mogę zrobić. A czego na pewno nie zrobisz? Nie będę przystojnym, wysokim brunetem. Nie będę. A chciałbyś? Wiesz, co? Mi się wydaje, że jeżeli jest takie w głowie zadanie, żeby być wysokim, uh -huh. przystojnym to brunetem... Się postarasz, to tak? się postaram to przepotrważyć w jakieś ja inne... wiesz? Wiem, masz tu. W, w uh -huh. inne jakieś historie. Przynajmniej bardzo w to wierzę. Bardzo wierzę w to, że niski. I siwy może być tak samo fajny, jak wysoki brunet przystojny. Bardzo w to wierzę. Znaczy, ja, że kobiety bar... tak odbierają, tak, mężczyzn? Nie wiem tego. Ja myślę, uh -huh. że to też jest związane, jeżeli mówimy już o, o pracy, z takim antybohaterem. I to się bardzo podoba. Ja... Żeby zbudować, tak, prawda? Amanta tak, w antyamancie -y tak, na przykład. Tak, to jest tak. świetne. To oczywiście dawno temu już wpadli Amerykanie na ten pomysł, bo na przełomie 50. i 60. lat. I to się świetnie sprawdza. Przepraszam. Ale, ale, ale to, to jest to, co mnie bardzo interesuje. Nie interesuje. <noise> słyszałem kiedyś taki wywiad, wiesz, w, w radiu prowadzę auto i, i jest człowiek, znana osoba, młoda dosyć, na pewno młodsza ode mnie bardzo i mówi, no ja przyszedłem, do, od razu dostałem główną rolę, właściwie nic nie musiałem robić i tak sobie... Nie, 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 żadnego wysiłku nie wkładałem. Przyszedłem, dyrektor dał mi jedną rolę, drugą, no i tak to jest ten. Ja tak jadę, wiesz, i przypominają mi się te patelnie, ty rozumiesz, ten mróz, gdzie na, na tym placu, gdzie sprzedawałem jakieś auta, czy, czy, czy jakieś ogrzewacze, czy coś, i, i tak tego słucham i się przypominają tamte rzeczy. A człowiek mówi, nie, ja w zasadzie to nic. Nie, no to nie, nie, nie. Ja przyszedłem, zrobiłem i to jest jedną, drugą, trzecią, czwartą. I fajnie, tylko mnie to nie spotkało. Ja w ogóle nie znam takiego pojęcia. Zawsze było takie, że wiesz, trzeba było to wyszarpać. Zawsze, żeby było to... Ale wiesz co, że to potem Życie, daje... Życie, nie? Uroda życia. Ale to daje no, potem siłę. takie po poczucie uh -huh. pewnej... jakby to powiedzieć... Ja nie uważam w ogóle, bardzo nie lubię tego określenia, że co cię nie zabija, tak, co cię, tak? Nie, są rzeczy, które zabijają i to, to, to nie, nie lubię tego określenia. I, i wcale cię nie, nie, nie wzmacnia, bo to, to w ogóle co to jest? Żyć nie jest od tego, żeby cię... Bez przerwy ktoś walił po głowie. No. Ale pomijając to, no, dla mnie to było takie, wiesz, zaskakujące, że, że, że <laughs> ja mam jakąś inną drogę. No. To, co mówiłeś, rzeczywiście o tych. To, ale widzisz, z punktu widzenia kobiety faceci tego jakby nie doceniają, albo wielu tego nie docenia może kiedyś będą wiedzieli, że dla kobiety takim afrodyzjakiem w kontakcie z mężczyzną, to jest, powiedz mi no, proszę. powiem ci, przecież ty to wiesz. To są szare komórki, to jest mózg. Że ty, co mówisz do kobiety, jak mówisz, masz zresztą taką teorię, że dlatego nie opanowujesz social mediów, bo taka relacja się nie zdarzy. Natomiast kiedy przeczytasz parę książek i zaczynasz mówić i kobieta zaczyna... Już nie patrzy na ciebie, tylko słucha tych twoich zdań. Jak chce. Jak chce patrzeć? Nie, jak chce słuchać, bo są przecież kobiety, które nie chcą słuchać. Ja pewno nie słucham. Nie, 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 ale mówię w sensie takim, nie chcą słuchać, wiesz, yy, o tym, co, co, co myślisz na temat tam książki, filmu, jedzenia, wiesz. Tylko właśnie, że, że, że trzeba zrobić sobie na Instagramie fotę z czajnikiem, no. To trzeba robić. Ale na tym można też podobno zarobić, wiesz? Okej, okay, ale ja nie mówię, że nie. I, 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 I chętnie się, jak to poznam, to chętnie się nad tym pochylę. Natomiast <noise> mówię o tym, że no nie każda osoba potrzebuje jakiejś takiej, wiesz, nie potrzebuje głębszego wejścia, wiesz. Bo po co? Bo to jest trudne. Bo to, bo to nie daje fajności. To daje pewne zastanowienie. A, bo ten jest trudny, bo tego, bo ten kombinuje za dużo myśli, wiesz. I tak dalej. No, żeby tak przejść... Po życiu wiesz, mhm. równiutko. No właśnie, ale teraz jesteśmy w takich czasach, że równiutko się już nie, nie daje. da, bo te bodźce, które dostajemy z każdej strony, każdego dnia, y Ukraina, COVID. No to jest koszt, Kolejne tak. zagrożenia, inflacja i tak dalej, i tak dalej. Ty tu jesteś bardzo zero-jedynkowy. Ja bym się na chwilę zatrzymała przy covid Bo ty się, ty się nie boisz antyszczepionkowców, że ci powiedzą, te, te, Paweł, jak ci dziś, kurczę, spotkamy, zostaniesz w łeb. Ale posłuchaj, Małgosiu, Jezus, no mnie jest trudno z tym dyskutować. Jeżeli będziemy kombinować, jak... Donosi literatura nasza polska, że tam już nie pamiętam, gdzie to było, że się wkładało dziecko chore do pieca na zdrowaśkę. No to jeżeli są tacy ludzie, no to co ja na to poradzę? No, 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 to, wiesz, no, głupota ludzka nie zna granic. To, że ktoś nie wierzy w coś, czego nie widać. Nie mam słów. No wiesz. Jest choroba, trzeba z nią walczyć, trzeba zapobiegać, trzeba leczyć. Koniec kropka. Ta choroba też i ten strach przed nią zdemolowała y, też nasze życie, prawda? Zawodowe, Dobre. prywatne, to, towarzyskie. Zdecydowanie. Yy. Może nie zdemolowała na pewno. Uległo to jakiejś transformacji, jakiejś, jakiejś, jakiejś weryfikacji. Ale ty, taki silny, znaczy silny, no, zbudowany już przez te 57 lat <noise> człowieku, mówisz, że nie dajesz sobie rady z hamstwem, z głupotą, niekompetencją. Nie to jest coś. To jest obezwładniające, to, to mnie obezwładnia, ja, ja, ja nie potrafię. Nie, nie, nie umiem. Czy znaczy to, jest, to jest to Twoje miękkie podbrzusze? Tam można Cię. No wiesz co, ja, to znaczy chyba nie do końca, dlatego że ja po prostu obracam się na pięcie i idę sobie w drugą stronę, wiesz. Natomiast no, no głupota i takie, wiesz, no, brak edukacji. Ja nie chcę tutaj, wiesz, wchodzić w jakieś takie rejony, że tam trzeba być mózgiem świata. Natomiast w takich no właśnie podstawowych rzeczach, takiego zdrowego rozsądku, wiesz, bo ja wierzę w taką inteligencję życia, inteligencję... Mm -hmm. y no, a ona nie, nie, nie zawsze jest tak szeroko dostępna w ludziach, powiem ci z mojego doświadczenia. Być może tak akurat, tak, ja mam takie jakieś doświadczenie, ale um, no to, te, to to jest właśnie przerażające. Taka galopująca, wiesz, głupota, która jest bezrefleksyjna i, i powtarzana przede wszystkim, wiesz, taka, już tu nie chcę o politycznych sprawach mówić, ale wiesz, no. Zrobiło się tak, że w zasadzie były premier Tusk jest winny za pogodę nie? w naszym nie kraju. No, no najwyraźniej tak. Tam, że, że gdyby jest. zapytać kogoś, dlaczego, no to pewnie by nie dał żadnego argumentu, bo wiadomo, że jest, wiesz, no, że to jest przez niego wszystko. No i jeżeli się nie ma takiej refleksji, że to może nie jest do końca prawda, e, ja tu nie bronię. Każdy tam popełnia błędy, natomiast no, 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 nie może być jeden człowiek odpowiedzialny za cały świat. No. No ja myślę, że to jest marzenie wielu ludzi, że chcieliby być odpowiedzialni za cały świat. Ale to nie jest, tak ale, wydaje. Ale, ale, no. ale wiesz, to jest, to jest w ogóle nie, nie tylko taka no. polska jakby cecha, cecha bo, bo to jest w ogóle ta, 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 to, to jakieś takie myślę wahadło e, takiego wiesz, życia politycznego na świecie. Bardzo się przesunęło na prawo. I, I na prawą stronę. I, i, I Czy to jest dobrze? No, Zobaczymy. ale wiesz to też się zaczyna w dużym stopniu od, od hamstwa, od tego nieograniczonego hamstwa, od ale tego ale bezkarnego bezkarnego hamstwa. To, to się zaczyna absolutnie od, od człowieczenia przeciwnika. Nie? Ale to jest historia stara jak świat. Wszystkie rządy autorytarne, wiesz, dyktatury i tak dalej. No, to odzierały z człowieczeństwa przeciwnika. Bo wtedy ludzie nie widzą człowieka w tym przeciwniku, tylko widzą mhm. po prostu tej kogoś, widzę, pan... coś, Chcesz zobaczyć belkę z telefonem? Walkę z telefonem? Belkę z telefonem. Widzisz, Widzisz, że nie można nie do słyszę. ciebie będzie dzwonić. Ale wiesz, yy, yy, trafiłam niedawno na takie yy, zdanie poety Broniewskiego, który powiedział, yy, bo w życiu też jest potrzebna jakaś harmonia. Tak? Niech do tej prozy życia będzie to coś... Wyżej o poezji, że on tak naprawdę nie wie, jakie się pisze wiersze, kto pisze wiersze, w którym momencie pisze wiersze. On tylko wie jedno, że są ludzie, którzy czytają wiersze i się wzruszają nad czytając. I to jest jakaś taka trochę nadzieja, że, że w nas jest jednak tęsknota, że tak się szybko nie damy ściągnąć do tego wszystkiego za takie odrażające brudne i złe. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że tak jest. Bardzo w to wierzę. Bardzo w to wierzysz. Wiesz co, po raz pierwszy to robię, bo nigdy z tego nie korzystałam, ale słyszałeś pewnie o kwestionariuszu prusta, prawda? To jest 35 pytań, Wie? które tak. zresztą który w połowie XVIII wieku nie napisał. XIX wieku nie napisał Prust, tylko jego y, 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 przyjaciółka. Yy, I to była taka zabawa, ty co prawda jesteś antybywalcem, antypodobno, nie wiem w jakich salonach ty <grystanie> <grystanie> Ja nie jestem antybywalcem, no tak jak z tym, z tym wyjazdem, wiesz, no jeżeli nie ma powodu, żebym gdzieś był, no to, to, to tam nie jestem, jeżeli nie ma powodu towarzyskiego, nie ma powodu zawodowego, no to co ja będę tam, wiesz, no się udawał na festiwal kaszki ziemniaczanej i pokazywał swoją osobę. No ale był taki, taka zabawa w salonowca i było takich 35 pytań i one padały w, w czasie tego wieczoru, tych wieczorów. Znaczy, broń Boże, żeby to, przepraszam, nie festiwal to festiwal, bo to faktycznie jest coś takiego jak festiwal kiszki ziemniaczanej. Wyobraź sobie. Ja e, ja lubię kiszkę ziemniaczaną. Ale ja nie, nie o tym mówię, ale żeby nie było tu żadnych takich, że to festiwal filmowy, broń Boże, czy, mm -hmm. czy po, po, porównanie, no tak, prawda? Y, I wiesz, i oni tak sobie w to grali, opowiadali na te pytania, wydawałoby się, że to takie w tamtych, w tym XIX wieku tak zostanie. I nagle się okazało, że z tego kwestionariusza... Prosta zrobił się taki symbol popkultury, wiesz? Nie wiem. Vanity zawsze na ostatniej stronie ma taki kwestionariusz i najfajniejsi, znaczy bohaterowie tej, tej gazety od tego miesięcznika odpowiadają na to. Zaraz będzie parę takich pytań, ale może zróbmy taki break. Odpowiesz na czyli przerwę. Odpowiesz na Zrozumiałe pierwsze pytanie. Małaś. Ale ja z szacunku dla języka polskiego tak. to powiedziałam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzie Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz z Zielonki koło Warszawy. Cześć Łukasz. Dzwonię z takim pytaniem. Jak pan wspomina pracę na planie pana T? Co było takim największym wyzwaniem dla pana? Co było łatwe, a co było ciężkie? I który z aktorów był najważniejszy z takiej współpracy? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I odpowiadasz. Eee, Łukasz, wiesz co, jeżeli mo mogę ci o, mówić to. na ty. Ta, 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 oczywiście e, wiesz, co no, co było trudnego w Panu te wszystko. <śmiech> <śmiech> wszystko, ale to było na tyle wiesz takie absorbujące i pociągające, że mnie to jakoś bardzo pochłonęło i to wielka zasługa reżysera Marcina, który no, no, no mnie jakoś utwierdzał w tej, w tej, w tej kwestii, że że pewne rzeczy mają wyglądać tak, a nie inaczej. I ja absolutnie mu zaufałem i w to poszedłem. I to jest też to jakby, Małgosiu, że ja jestem w stanie być elastyczny do ludzi, nie bronię swojej mhm. jakby y, 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 opcji. Y, więc więc no, no było trudne, ale było warto, wiesz. Było warto i to było inspirujące i takie... No to było to dla mnie absolutne wyzwanie w każdym wymiarze. I psychicznym, i aktorskim, i fizycznym. Także tak, także tak to wyglądało. A czy czytał pan może e, krytyki na temat tego filmu? Bo, bo były takie dość... Czy może tak, pan trochę to, głośniej? Tak, bo troszeczkę nie, 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 nie usł... e, czy, pan, czy pan słuchał krytyk na, na temat tego filmu? Bo były dość takie, no, równe no może... Nie były takie no... życie, równe ale wiesz co, to zawsze tak jest i fajnie, że są opinie różne, bo jakby wszyscy się zgadzali albo wszyscy mówili nie, no to to, to, to by był jakiś zły sygnał, a, a, a że to, to, to jest bardzo różne. No, to wszyscy jesteśmy, każdy z nas jest inny i każdy ma inne no tak. postrzeganie, więc to jest, to jest bardzo zdrowy objaw, ja myślę. Okay, dziękuję bardzo panu. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wiesz, pan Well, Tyrmand, ale też tam jest tajemnica. No też jesteś widzisz dalej, człowiek zagadką. Bo ty cały czas prowadzisz taką grę, że ty wiesz, a my, widzowie albo coś złapiemy, albo nie, ale nie odkrywasz się. To nie jest takie, że wychodzisz i wiesz, no to pan to Tyrmand, to właśnie tak było. Ale wiesz Taki co, jest, noir czy ale wiesz, jest takie określenie, które zresztą też tam w Ameryce zostało wymyślone, chyba, przynajmniej tak miałem w szkole napisane nad wejściem do jednej z sal. Mniej znaczy więcej, wiesz. Im mhm. mniej jest te, tego zewnętrza, tym jest fajniej. I to, ja nawet to wspominałem, że wiesz, ja im jestem starszy, to myślę sobie, że gdzieś to nie mnie oczywiście rozprawiać o aktorstwie na Boga. Na to, ale dlaczego? Nie? Dlatego, dlaczego że tak ja mówisz? jeszcze cały czas mam wrażenie, że wszystko jest przed, wiesz? I wydaje mi się, że w tej chwili, jakbym miał mówić na temat aktorstwa, to dla mnie najfajniejszy jest ten proces, który się dzieje, nie wiem, w nadgarstku, w brzuchu, w uchu i tak dalej, ale że wychodzi okiem. I tylko oko jest ważne. A, no tak, reszta... a ta druga strona chce patrzeć w to oko, tak? Zdecy... Jak tak jest, to jest super. Mm -hmm. a, a cała reszta się dopasuje do tego. W sensie mówię, e, e, ciało, ruch, wiesz, sposób mówienia. Mm -hmm. to, to, to wtedy wszystko gra. Mm -hmm. Dobra, no to... To pierwsze pytanie z tego, zagrajmy w tego salonowca, ale jak ci mówię, to, tak. że to było w XIX wieku, ale ja ale mogę dzisiaj... nie zrozumieć tego. Zrozumiesz, pamiętaj. zrozumiesz. Chcesz o, sam czytać Nie, 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 nie. nie bo ja Więc mam pierwsze wiesz, pytanie chłopat. jest takie, gdybyś hmm, po śmierci tak. mógł wrócić jeszcze raz na ziemię, to to kto? Jako kto? Mhm. Jako bankier. <laughs> A ty słyszałam, że ty jesteś na, byłeś na liście najbogatszych. Y, y, Ludzi biznesu. No adego, nie, ale medialnego. jak masz takie doniesienia, to ja chętnie to zobaczę. Tak, wyślę ci to. Jest w Wikipedii, tak? Tak, przeczytaj no, ale wiesz, sobie. wiesz, to są tam takie chyba. Na 112 miesiącu. Tak? No to miejscu muszę ci rozczarować. Ależ go mnie, siebie no, chyba. No, siebie Paweł. też, no znaczy wiesz, no nie, no. no, no, no chyba Czyli jako bankier. Nad wyraz. Mm -hmm. Tak, bankier. Mm -hmm. Ale taki z Wall Street, czy. Raczej bankier, który inwestuje w kino. Mm -hmm. I nie ma bezsennych nocy. No ja tu tylko mają. chcę powiedzieć, że te pytania, które się, dlaczego one były w ogóle stawiane, bo one potem jak się zabrała za nie nauka, zaczęli patrzeć, że z tego się rysuje wiesz, tak, osobowość jakiś, tak, człowieka. Tak, tak? tak, dobra, no to mamy drugie. Gdzie chciałbyś tak naprawdę mieszkać? Ale to potem będzie jakiś taki darz mi ten. Nie dam, bo ja nie jestem <noise> psychologiem. Przepraszam. Zobaczy, ile Oczywiście, razy że się jesteś. U, u, tak? Oczywiście, że jesteś. Aha. Przepraszam, bo ci. E... To jest też tak, ja wchodzę w słowo, no niestety. Przepraszam. Ale mi to nie przeszkadza, ja robię to stale, więc okay. uważam, że to jest żywa rozmowa. Gdzie chciałbyś mieszkać? W bardzo wielu miejscach. Mhm. Ale konkretnie mam ci wymienić? Nie, no, może masz takie, takie mam. miejsca. Mam. Mhm. To znaczy i gdzie mieszkać, i gdzie wypoczywać mam takie miejsca. Ale no, Barcelona wspomniana jest takim miejscem, że ja w zasadzie tam się czuję jak, jak w Warszawie, jak u siebie w domu. To, to jest takie miejsce. Są oczywiście miejsca... Typu Nowy Jork, Manhattan, bo to właściwie dla mnie to, to jest taka miejscówka, gdzie to, gdzie to jest jakieś centrum w ogóle tej naszej planety, i tam ta wibracja jest taka. Ja wiem, że chyba, że coś się zmieniło, że ty nie odwiedziłaś tego miasta jeszcze. Ale to, to jest. Jeszcze... Ale czy ja cię upoważniałam do. do takich... Ach, nie, nie, bo dlaczego nie, nie, o tym tak, mówię? Tak, rzeczywiście nie. Dla... Rzeczywiście no, byłaś nie. w wielu innych miejscach, natomiast akur akurat hmm. tam, zresztą to jest gdzieś udowodnione naukowo. Że tam nie jest, to że tam jest jakiś czakram, taki, że wiesz, ludzie dlatego tak chodzą, dlatego, że tam jest taka energia, że tam, wiesz, no, jest tak, po prostu tak jest. Nawet jak jesteś bardzo wysoko, na wysokim piętrze. To ta wibracja działa. To jest niebywałe, ale tak jest. Odpowiedzi na to pytanie, gdybym była psychologiem, to bym powiedziała: Wilczak ma dobrą e, pamięć. Mamy następny telefon. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też mam pytanie w nawiązaniu do mnie. Ale troszeczkę głośniej, dobrze? Bo, nie słyszymy, bo nie pana. słyszymy pana. Dobrze. Mhm. W nawiązaniu do mnie mam również pytanie. Tak. Może bardziej pod kątem wspomnień. Jak pan Paweł wspomina. Czasy dziecięce. Ja jestem z Wronek, także mam pytanie odnośnie Wronek i, i tych czasów. O Jezu, wspom wspominam wspaniale. A propos czego, bo ja nie usłyszałam. Miejscowość Wronki. Ja tam sp Aha. spędziłem dzieciństwo i, i taki sztubacki bym powiedział. W ogóle to, to, to się tak złożyło, że mój tata pracował całe życie w Poznaniu, w jednym szpitalu, w którym zresztą ja się urodziłem i mój brat. E Natomiast to były chyba takie czasy, że były jakieś tam, nie wiem, nakazy, pracy, pracy czy, czy coś uh -huh. takiego, ale to by trzeba moją mamę wypytać na ten temat. No i, i tak się jakoś złożyło, że, że wylądowaliśmy tam i, i, i no nie, no wiesz, no pierwsza miłość, kumple, przyjaźnie, no, no w ogóle fantastycznie wspominam to i oczywiście to był zupełnie inny świat, <ślad> dlatego że wtedy, pamiętam, dzieciaki się wołało do domu. A teraz się robi wszystko, żeby dzieciaki wyszły. Nie mają. Nie ma wiem, parku, nie wiesz, nie do parku, do, wiesz, do, do, do ten. Także ta, ja, ja przeżyłem tam, wiesz, no, y, y, fantastyczny czas i raczej z, takiej, z takiego, bym powiedział, e, rozdania chłopcy z placu broni, wiesz, z tej, z tego, z tej, z tej, z tej książki, bo, bo y, no później już y, jakoś... No, Wróciliśmy do tego Poznania w tym sensie, że no jak powiadam, żeśmy się tam urodzili, tata pracował całe życie, e, oczywiście, żeśmy mieszkali tam. E, no i mama pracowała e, również we Wronkach. I, i, I potem jak już tam żeśmy podro, podrośli z moim bratem, no to wróciliśmy, mhm. czy pojechaliśmy do Poznania. Dobrze, dziękuję bardzo za tę odpowiedź i życzę miłego wieczoru. I Dziękujemy. również dzięki. Y ale u ciebie miejsce, ten też masz taką mm, dzisiaj akurat ty, 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 pamiętam kiedyś t, trochę różniliśmy wyjątkowo w tym, że y, ty masz swoje ulubione hotele i tobie daje hotel poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie hotel jest y, lubisz być on ci jakoś masz swoje hotele, a ja mam hotele, żeby wyjść, wyjść przyjść i wyjść. No t Natomiast nie, jakwie... nie, ja uwielbiam. Uh -huh. Ja uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Jest wiesz, przede wszystkim jest bardzo fajnie posprzątane wszystko, wiesz. No ale zawsze tam czy... możesz posprzątać. Bo no, mówi, że... oczywiście, że tak. Na pewno to poprawiasz. Robię, to, no no wiadomo, no wiadomo, no wiadomo. Wiesz, ta miętowa czekoladka na poduszce. Wiesz, no ja po prostu uwielbiam, no. są, 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 takie, wiesz, miejscówki, które chociaż bardzo nie lubię wracać do tych samych miejsc. Bo często jest to rozczarowanie, prawda? Masz jakieś wyobrażenie o miejscu, które potem już nie jest takie, ale też mówisz, że to, że tak wielu jest turystów, trochę się zmienił ten świat takie te enklawy, gdzie, gdzie miałeś takie poczucie, że spotkasz ludzi, których chcesz spotkać, że nie są to turyści, którzy na przykład są turystami z Rosji, jest ich cały czas bardzo dużo, którzy narzucają pewien, bo to nie chodzi o to, że ludzie mają nie podróżować, ale narzucają Przy, pewien styl bycia, szyku, pieniędzy, tak, tak. ostentacji, prawda? No tak, tak, tak. To jest faktycznie, że tam dziewczyny na bas przy basenie o dziewiątej rano to są tak zrobione jak na, na bal sylwestrowy gdzieś tam, wiesz? No to, to, to tak jest. No ale to taka, taka uroda, taki, 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 taka, e, taka cecha. Natomiast ja Ci muszę powiedzieć, że ja pamiętam czasy podróżowania, jak tego nie było. Mhm. I to, to, to było w ogóle lotniska w tamtych czasów to jest super, bo to było, wiesz, takie, takie no, luksusowa rzecz. Ja super, wiem, a teraz no, to jest. No, to, teraz jest autobus, no to w ogóle nie ma dwóch zdań. No. A widzisz, tak bardzo ci nie odjechał tamten? No nie odjechał, wiesz, no ale może ja go dogoniłem. Paweł, mamy następny telefon. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Łukasz, z tej strony. Mam takie pytanie, ponieważ. Takie pierwsze wspomnienie z panem Pawłem mam odnośnie jego roli w serialu na dobre i na złe. Mareczek, tak? Tak. I czy może pan Paweł chciałby się podzielić, jak pan wspomina rolę, pracę na planie serialu? No, jak odejście swoje z serialu? No, wiesz co, to było tak, że ja miałem się tam pojawić na chwilę. I tak naprawdę nie wiem, jak to, jak to, jak to, jakie, jakie są kulisy tego, ale wydaje mi się, że pani Ilona Łebkowska po zobaczeniu materiałów po prostu nadała się mi, na, nadała mi wie, więcej życia. Jeżeli było tak, pani Ilona, to bardzo, bardzo dziękuję. No bo to, to taki epizod się przerodził w dosyć fajną przygodę. Gdzie... No taka kultowa rola, słuchaj. No, 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 no tak. Była podobno tak bardzo fajnie od. od Kobiety odbierana. się zaczęły rozglądać w szpitalach yy, za takimi yy, salowymi mężczyznami, arteczkami. <grym> ja wie? pamiętam fajną historię, która, bo tam był taki, taka, taka, taki epizod, że ja byłem posądzony o popełnienie jakiegoś przestępstwa, że tak, kogoś tam tak, zasztylet zasztylet za zasztyletowałeś. Zasztyletowałeś. Ale po prostu ugodziłem noże. Nie poczekaj, zasztyletowałeś, zasztyletowałem Zasztyletowałem no kogoś. No, co Tak. I, I posłuchajcie, była taka sytuacja, że ludzie z zakładów karnych pisali listy, że ja jestem niewinny. Więc jakby tutaj w życie wskoczyła ta historia. I co ja nie wiem nawet jak to, jak, jak do tego podejść, ale to. Chyba ośmiałam no, się stwierdzić, że, że było dosyć oglądane i kibicowane te, 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 tej postaci. Ludzie kibicowali no, do tego stopnia, że pisali listy no, zakładów karnych. No, że ja jestem niewinny, że jestem ok. No to widzisz, tutaj krytycy, zresztą wiesz jak to się mówi o krytykach, że to są oni wiedzą, to tak jak impotent, wiedzą jak, ale nie potrafią, prawda? To tak trochę, no jest tak trochę. To za brutalnie? Nie! Dlaczego? No to tutaj listy z więzienia no to komplement dla Ciebie. No, no taką postać stworzyłeś. Że, że wiarygodnie dosyć. Mm -hmm. tak. Czy jeszcze chciał Pan o coś zapytać? No, jeszcze tykuń, dlaczego ta Rola tak się szybko nagle urwała? Czy to już były jakieś inne zobowiązania? No, to, to, trze to trzeba by pytać scenarzystów i, 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 i producentów, ale mi się wydaje, że tam już tak zostało wypalone te, te, ta historia, dlatego że tam już był i ślub, i więzienie, i, i kryminał. Zniknąłeś. I, i, I tak, i że ja zginąłem w sensie, nie, 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 nie dźwignąłem życia na, na barki i, i po prostu uciekłem gdzieś w Bieszczady czy coś. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak bywa, czasami tak bywa. Czasami tak bywa. Ale cały czas hmm. podobno żyje, no więc kto wie? Hmm. Może z brodą może, jakąś wrócimy. Może, powrót. może kto, tak? wie, kto, kto wie? Kto wie, kto wie. Telefon, tak, 22 486 6556, czekamy na telefony. To następne z, od, z tego prosta. Twoje ulubione zajęcie. Nic nie robić. Wiedziałam, że tak odpowiesz. Ehm, cecha charakteru, której u siebie. Dodam tylko, tak? że uwielbiam nic nie robić, jak mam zrobione. A mm -hmm. no, widzisz, okay. no ty jesteś trudny. Okej. Okay. No. To jesteś trudny. Małgosiu. Zawsze musi być ten płotek, do, który trzeba przeskoczyć. No, no tak, tak, ale musi być zrobione, żeby nic mm -hmm. nie. Ym, co w sobie lubisz? Ja myślę, że jestem dosyć empatyczną osobą. Eee... No. Tak. tak. Lubię to, że, że lubię być zaskakiwany, że są rzeczy, które mnie jeszcze zaskakują. To znaczy, że jesteś młody. Jeszcze masz ciągle jakiś pierwszy raz przed sobą? No ja myślę, że mnóstwo. Bo wiesz, o co chodzi, tak, w tym? Nie bardzo. No, że zdarza się coś... E, pierwszy raz. E, pierwszy raz. No tak, no ja wierzę, że... Na przykład, że... gdy usłyszysz, że wydaje ci się, że coś potrafisz, jak ktoś ci powie, patrząc na ciebie... Patrząc ci prosto w oczy, że się mylisz, bo nie ale potrafisz. Ale ja, ja ja chyba tak bym nikomu nie powiedział, że coś potrafię. Wiesz? A potrafisz ja kiedyś komuś nie powiedzieć, nie. że nic nie potrafi? Nie, nic nie, bo ja jecznicę potrafię zrobić. fajną, z pomidorami taką trochę szakszuka, ale z takim bez, bez Czy znaczy, ja, ja, ja nie lubię z pomidorami, bo tam jest ciągle ten płyn, wiesz? Ale, no, ale nie... ja robię tak, że jest hmm. bez płynu, no. bo jest po prostu. jest Wypa taka, Jest odparowane, a poza mm -hmm. tym ja tam dodaję jeszcze jakiś taki, wiesz... Czarodziejskie dodatki i jest ok, tylko że to jest pikantne. Nie wiem, czy ty lubisz pikantne, czy nie. Bo ja uwielbiam pikantne. No to jak ja bym miała odpowiadać na ten test? Y, Prosta, kwestionariusz, to bym powiedziała: y, czasami lubię pikantne. Okay. Y, ulubione, y, y, ale tak od razu, imiona twoje? Damskie, męskie? Nie, nie, powiedz, jak chcesz. Małgosia. Aha. Kalina, typowo Sara, imię. Kalina, piękne imię. Mhm. E, Ania jest fajna. Maria. E, a z, Jadzia. A z, a z facetów to Paweł? Ja kurczę, powiem ci, że ja nie wiem, czy ja lubię swoje imię Paweł. Do mnie nie, 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 bardzo, bardzo mało ludzi mówi Paweł. A jak mówią do ciebie? Pawełku, mówią dziewczyny. No ja tak. No. Pawełku. Ej ty. <laughs> Chodź. No, ale, ale, Paweł to faktycznie tak urzędowo raczej. Znaczy, to jest fajne imię Paweł? Paweł. Pawełku to. No, ale każdy, każdemu tak. jego Paweł, ja. E, um, gdybyś mógł sobie wybrać, i to jest serio pytanie, jak chciałbyś umrzeć? Bezboleśnie. Mhm. Masz jakieś takie motto, którym szpanujesz i tak lubisz tak powiedzieć, takie? Nie, ja no. chyba nie mam w ogóle motta, i, i z tym szpanowaniem to jest wiesz, chyba tak słabiej. No, bo ty masz ten swój, ja wiem, inny. <głos> <głos> na kontrze. A powiedz Paweł, takie jest też pytanie, które było wtedy zadawane całkiem serio. Gdyby, zakładając, że wierzysz, czy nie wierzysz, ja takie pytanie nie zadaję, ale zakładając, że gdyby istniał Bóg i ty byś tam stanął u wrót, to co chciałbyś usłyszeć na. Żeby, jakie słowa padły na twój widok? Od niego czy ja tak, niego? Tak, tak, od niego. Od niego mhm. jakie? Wreszcie. Tak, no ale przecież chcesz długo żyć. Ale to się chyba nie do długości odnosi w sensie Tylko, No, no okej, okay, tak. że wreszcie taki wspaniały Paweł się pojawił, tak? Wiesz, jest to... taka teoria, która ja, ja, ja w ogóle mnie ona przeraża kompletnie, że e, ludzie, którzy odchodzą w bardzo s, w strasznych okolicznościach albo w młodym wieku, czy dzieci, to, to jest to, że Bóg chce szybciej ich do siebie wziąć. Ja myślę, że to jest przerażające. Ale bo my mamy życie tutaj i, 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 i emocje tutaj. E, ale usłyszałem taką teorię i myślę, że ona jest straszna. Wiesz, że te wszystkie ofiary przeróżnych kataklizmów, wojen i tak dalej, że, że to, tak jakby to byli ludzie wybrani, wiesz, że będą szybciej z Bogiem. No wiesz, już jak, jakby ty, ty, tak za bardzo nie ciągnąć tego tematu, ale jednak coś tam jeszcze dopowiedzieć tutaj, to jest też takie... W takich sytuacjach potwornie, potwornych, które nam się wydają niesprawiedliwe, właśnie odejścia dzieci gwałtownych, no tak, tak. to wtedy się mówi, że Panie Boże widzisz i jak mogłeś na to pozwolić, tak. pozwolić. Więc tutaj, jak widzisz, może być wiele kierunków. A powiedz mi, kim gardzisz? Znaczy jakim rodzajem ludzi gardzisz? Nie mam takiego... Ale jest takie pytanie. No to nie gardzę ludźmi. Dobrze, to ja je złagodzę. Z jakimi ludźmi nigdy nie będzie ci po drodze? Z głupimi. Mhm. Gdzie ty określasz poziom? Nie, no mówię ci, to jest pewna... Mhm. Bo, bo, bo można skończyć, wiesz, wiele uniwersytetów, a być nie do końca mądrym. No tak, można być prostym, ale nie prostakiem. Dokładnie, prawda? dokładnie. Mhm. Natomiast to, to nie chodzi o to, że ja jestem mądry, czy uważam się za mądrego. Musiał być idiotą, żeby tak o sobie myśleć. Natomiast... Yy, no wiesz, no, no takich, z którymi nie jest po drodze, no po prostu. Kto nie ma poczucia humoru, kto nie ma dystansu, kto myśli, że jest wiesz, pępkiem świata w tym sensie, że, że, że wiesz, no, że nie chcę, bo znowu mi się polityka przypomina, więc nie chcę poruszać tego tematu. Mhm. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. E, dobry wieczór. Czuacie się dobrze? Bardzo tak. Dobrze. tak. Super. Ja mam tylko jedną prośbę, bo tak czytam czat, słucham państwa, co tutaj się dzieje i za przeproszeniem te pytania to są z dupy jakieś wzięte. Jak Szczerzo? już rozpiniamy takie, takie różne sprawy, jakieś problemy, a co gdyby Bóg i tak dalej, mhm. a kogo tutaj gość nie lubi, to może jak wchodzimy na takie poważne tematy, jak widzę, to zajmijmy się na przykład tematami, na przykład czy, będzie, czy obywatele będą mieć ciepło w domu, kto jest za to odpowiedzialny, czy w ogóle... Ale wiesz tak, co, Przeprasza, miało... przepraszam cię, to jest taka ankieta, której my żeśmy nie wymyślili. Ona jest wiesz, znana od, od, od bardzo dawna. Od ponad stu lat. I, 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 jest, I jest po prostu tak skonstruowana, także my nie kierunkujemy tych pytań, ani, ani takiego zamiaru nie mieliśmy. Wiesz? I na te pytania odpowiadają na świecie, nie wiem, prezydenci... Rokowi muzycy, no, Panie, myśliciele. To ja to, ja to mega, mega doceniam, tylko wiecie, jak docieramy teraz do szerszego grona, to może porozmawiamy o problemach, które będą dotyczyć każdego z nas tej zimy. Nie? No, a nie dotyczy Pana tego, co Pan myśli o świecie, czego Pan nie lubi, co Pan lubi w sobie, jaką Pan ma Ale siłę. Nie ja wiem, czy ja, czy, ja, czy ja coś będę teraz a lubił. Ale to proszę ja nie powiem, oglądać. Czy... To czy w ogóle ja będę miał ciepłą, czy ja będę mieć ciepłą wodę w domu, na przykład, Ale my tego nie, ale wiesz co, my tego nie wiemy, bo to, my tego nie wiemy, bo to program jest troszeczkę nie o ciepłej wodzie, która jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Natomiast, no, no, no to, to, to chyba, a ty nie... chyba nie kandydujesz na ministra, nie? nie, nie. Tej, tej... Ja myślę, że to raczej do takiego programu publicystyce, o publicystyce powinieneś zadzwonić, wiesz, a, a tutaj to jest trochę inaczej, tak mi się wydaje, no. Myślę, że nie zmarzniemy. Mam nadzieję. Nie wiem, pan zniknął. Nie, jestem, jestem. Po prostu byłem ciekawy, co macie powiedzieć do powiedzenia No, no, no to temat. mamy do powiedzenia. Docieracie, docieracie do szerszego grona, myślę, że tutaj też warto by było to poruszyć, no. Do jakiego? Ale co mamy poruszyć? No to chyba wiadomo, że każdy chce mieć ciepło, każdy chce, żeby prąd był taki, żeby pana było stać na to, żeby miał pan w domu ciepło. No to jakich pan oczekuje? Ale Gdzie ani ja, dotyczy? ani Paweł nie jesteśmy sprawcami. Raczej, wie pan, ja myślę, że jak jest kiepsko, to warto o, po, porozmawiać o tym, na co ma się wpływ, czyli na to, co się ma w głowie, co się czuje, jakie się ma emocje. Jak ludzie się mogą wspierać w tym, w czym możemy się wesprzeć. No nie jesteśmy tutaj ani z rządu, ani. I bardzo dobrze. No, nie przekonała to, Pana to? Wiesz, no nam też będzie zimno, jak będzie zimno, wiesz. To, 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 to dotyczy nas to tak jak ciebie i, i myślę bardzo wielu ludzi w kraju. Mm -hmm. I nie tylko w Polsce. Mm. Na całym świecie. To zmartwiłeś się? Także nie, nie. Jeżeli też to, to coś dupy? ci tam z, z, wiesz, zbulwersowało, no to najmocniej przepraszam, ale to nie jest program publicystyczny, no. Jakie cechy cenisz u kobiety? To jest, wiesz, co takie wszystko związane. Mm -hmm. Bo to są też takie rzeczy, które nie, że trudno nazwać, ale które e, gdzieś tam mm, są niezwykle. błyskotliwość pewna, pewna radiacja, pewne, poczucie humoru jest kluczowe. E, e, no i wiesz co, ja myślę, że gdzieś yy, fajne jest, żeby jednak była zachowana ta taka yy, różnica między płciami, w tym sensie, mhm. że nie wiem co to do końca znaczy, ale ja to czuję, że, że kobieta powinna być kobieca, a facet powinien być. Męski, nawet jeżeli ta męskość i kobiecość nie jest na najwyższym poziomie, mhm. ale żeby one się gdzieś tam Czyli wiesz... Ying i yang, tak... No, no można tak, tak. powiedzieć, ale, ale zdecydowanie ta, 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 taka nasza... Odmienność, co nie jest negatywne oczywiście, mm -hmm. no to to jest, to jest bardzo istotne. No tak, bo to nie oznacza słabości wcale, prawda? Ale absolutnie nie i to też nie, nie, nie chodzi o, tym, o to, żeby być, e, e, wiesz, no, kobiecością chodzącą, tylko żeby był ten pierwiastek taki, który, no mówię banalne rzeczy, ale, ale, ale w życie właściwie... Składa się z banałów, kurczę. Tak, wiesz, ale bo jednak chciałabym wrócić do tego telefonu, bo nie chciałabym go zbagatelizować, ale on jest jakąś odpowiedzią na coś. Ja tak sobie myślę, czy ja bym zadzwoniła, zadzwoniłbyś nawet do ministra tego od prądu i byś mu powiedział, że masz w dupie to, co on mówi. To jest. Myśmy się dziś wylecieli z jakichś kolejny, jakiegoś, że, we, w życiu, że w życiu jest na wszystko miejsce. No, ale jak nie będziemy ze sobą rozmawiać i nie tylko o tym... Yy, węglu. Węglu, który jest naprawdę istotny. No, no to wiadomo. każdy z nas no, chyba nie masz, Ja nie, znaczy nie spotkałam kogoś, kto by się nie bał. No absolutnie. No to to jest zły e, kierunek, tak mi się wydaje. No, to, no myślę, że... No, no nie Wiesz co, no wszystko zależy od sytuacji, ale myślę, że my żeśmy tutaj nie, nie, nie przekroczyli ani nie dotknęli nikogo w, tej, w, w tym spotkaniu. Więc może tam słowo dupa jest za, za, za ten. No. Nie wiem. ale. Widoczny. Mamy telefon kolejny, tak. no to się szykuj. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchaj, nie tak? tak? Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak, tak, dobry wieczór, Piotr z tej strony ja mam takie pytanie bardziej teatralne, bo jednak jestem człowiekiem bardziej teatru związanym z filmem. I mam dwa pytania. Jedno pytanie takie, czy Panie Pawle, czy, czy może teraz Pana gdzieś spotkać w warszawskich teatrach, w sensie czy Pan gdzieś gra, czy jest Pan związany z jakimś teatrem na stałe? I drugie pytanie, czy jeżeli już Pan jest w teatrze, to czy bardziej jest Pan skłonny współpracować z młodymi reżyserami, eksperymenty, czy jednak raczej stara szkoła reżyserska? Wiesz co, co? Znaczy? Ju, ju, już Ci od, odpowiem. I, i ja pewnie nie bez powodu, jako ten mały chłopiec, chodziłem do kina i poszedłem do szkoły filmowej. I powiem Ci, że gdzieś na, na, w tej mojej drodze ten teatr kompletnie się wymknął. Nie, nie z mojego wyboru, tylko tak się po prostu potoczyło. Ja byłem w teatrze powszechnym lata temu w Warszawie, przepraszam, w teatrze nowym i tam, wiesz, no miałem takie doświadczenie, że grałem kozę i, 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 i tak stwierdziłem, że to w bajce dla dzieci, te dzieci strzelały do nas z procy, rzucały do nas cukierkami i tak dalej. Jak to dzieci? I stwierdziłem, że ta przygoda nie daje mi gwarancji jakiegoś rozwoju, wiesz, bo tak beczałem na tych deskach, a, 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 jakoś w ten sposób i powiem ci, że... że w Wtedy też tak stwierdziłem, że w ogóle zrobię jakąś zmianę w swoim życiu i od tamtego momentu ten teatr jakoś się wymknął z moich rąk i, i, i to tak się zdarzyło. To nie jest ani moja premedytacja, także ani wybór, tylko tak się ułożyło życie. Eee, kto wie, może, może, jeszcze, może jeszcze się taka historia zdarzy, że wrócę do teatru. Ale niestety nic ci na ten temat więcej nie powiem na temat reżyserów i, 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 i pracy w teatrze, bo po prostu mnie to od wielu lat już nie, nie spotyka. A, a jak jako, jako widz, jeszcze, jeszcze pana coś rusza, czy w sensie, chodzi pan gdzieś na jakieś premiery i tak dalej? Różnie to bywa, różnie to bywa, natomiast no, jak powiadam, jestem częściej w kinie niż w teatrze, czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Tak się akurat układa, bo poza tym wyjście do teatru też się wiąże z, jakby z troszkę innymi, e, 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 jest po prostu inne wyjście do, do teatru, więc, więc na pewno jestem tam rzadziej, tak? Jasne, to dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. wszystkiego Dobre dobrego. Wyczorów. Dziękujemy, ale myślisz, że gdybyś dostał, znaczy myślisz to takie pytanie, ale widziałbyś siebie jako takiego aktora teatralnego na etacie? Widział Wiesz tak? co, miałem taką nie, parę lat temu propozycję zagrania w takiej kameralnej sztuce i szkoda, kurczę, że to tak się potoczyło, bo ja jakoś nie wiem, jakiegoś takiego nie, 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 nie zdecydowałem się. Na to, a, 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 a po, po, po latach tak yy, nawet to nie jest kwestia żałowania, mhm. ale takiego, że, że mogłem być w takim trochę innym świecie, w przewspaniałym towarzystwie. No i kurczę, no to może był, był, był jakiś taki, wiesz, nieprzemyślany ruch. A co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Jezus, ja nie mam chyba osiągnięć, wiesz? Ja chyba nie mam osiągnięć. A może to jest twoje wszystko, osiągnięcie, wiesz, że tak patrzysz na ja to? Ja cały czas mam, jak powiadam, i to nie jest jak używać dzisiaj tego słowa kok kokieteria, ja myślę, że wszystko jest przede mną. Nie wiem, czy mi starczy jeszcze czasu, wiesz? Mhm. No bo jak to wspomniałaś, 57 lat i zobaczymy, ale... ale 29 lipca? Ale... Lipca. Tak, lipca. tak. Mhm. Ale, ale wierzę, że, że tak, że, 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 że jeszcze parę rzeczy jest... Przede mną tak. Bierzemy to na klatę następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór dobry wieczór. Z tej strony Kamil z Lachowni. Cześć Kamil. Ja chciałbym tylko jedną kwestię tutaj powiedzieć jakby mógł pan spojrzeć na te wszystkie portrety które są wkoło pana i czy mógłby pan przytoczyć jakąś anegdotę związaną z tymi postaciami bo. Na pewno Pan zna większość z nich i, i, i jeżeli coś Panu tutaj się przypomni, to byłbym bardzo wdzięczny, bo na pewno coś Pan tutaj sobie Janek, bardzo fajne pytanie przypomni. bardzo fajne pytanie. No, wiesz co, nie wiem, co, 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 co byś nazywał i czego byś oczekiwał w temacie anegdot, bo często ludzie pytają o to, że się wydarzyło coś śmiesznego albo coś, coś niefajnego, albo coś, co, co było wstydliwe, więc raz, że nie wiem, czy ktoś by sobie życzył, że, żebym wspominał takie historie, to jest pierwsza rzecz, więc, więc ci nie... nie nie, 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 chyba cię nie zadowolę. No oczywiście z Bogusławem mam taką jedną historię, którą on opowiadał. Zadowolę. Zadowol. I, i, i to, jest, to, to, to było coś takiego, że on, on robił kiedyś taki... Sam mi to opowiadał, więc e, Bogusław, jeżeli tutaj, to bardzo cię przepraszam. Ale to było bardzo śmieszne, że on robił taki serial, kurczę, kaptury i... I przyłbice, przy coś takiego. Tak, i to była zima. I to oni mieli zdjęcia w lesie. No i grał tam przecież główną rolę, czy jedną z głównych ról. Już tego nie pamiętam. I była taka historia, że ponieważ było bardzo zimno, las, zima, noc i tak dalej. No i wszyscy bardzo chcieli skończyć ten dzień zdjęciowy. Bogusław, poprawisz mnie, jeżeli coś tutaj zmyślam. Jednym słowem, ekipa się zwinęła. I pojechała do hotelu, wszyscy już byli w hotelu i, i pytają, gdzie jest Bogusław? Gdzie jest Bogusław? No i Bogusław został w lesie i szedł pieszo przez te śniegi z takim toporem w ręce i odziany w skórę, i nikt po niego nawet nie przyjechał. I on doszedł do, 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 tego, do, do tego hotelu o własnych siłach z tym toporem. Pamiętam, że to była ważna kwestia, że musiał mieć ten topór, bo to pewnie trzeba było się rozliczyć z rekwizytu jeszcze. No więc taka to historia. Mhm. Aha, z mojej strony to wszystko. Tak chciałem tylko zapytać, czy, czy ma Pan jakąś ciekawą historię związaną z tymi postaciami? Niemniej bardzo Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dziękujemy, Dziękujemy i też wszystkiego dobrego. wzajemnie. A Twoja największa ekstrawagancja? No nie mam, nie mam jakichś ambicji, wiesz, motoryzacyjnych. Zegarka widzisz, nie mam. Ale mam upatrzony, wiesz? Masz upatrzony, tak, ekstrawagancki jakiś. Nie, nie, nie zasłużyłem. No wiesz, z lat dwudziestych, to ja nie wiem, czy to jest ekstrawagancja, wiesz. E, poza tym on też tak już nie chodzi za dobrze, ale to ten nawet chyba. O, nie chodzi o to, żeby chodził. No tak, a samochód jak cię pytają, jaki masz, to mówisz, że biały, tak? No nie, teraz już czerwony. Czerwony. Tak, ale to No, ale nie ma Nie, 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 tylko, tylko taki był. Małgosiu, sprawa jest bardzo prosta. Ja przychodzę do sklepu i chcę kupić i wyjechać. A ludzie zamawiają, czekają 60 lat, żeby była tam gałka, skóra, drewno czy coś. Nie, ja przychodzę do sklepu i chcę wyjechać samochodem i był tylko czerwony, więc kupiłem czerwony. Koniec tematu. To mówisz, że to nie to, co pomyślałam. Nie, ale ja nie mam nic przeciwko, wiesz. Jeżeli przyjdzie ten moment, że to cabrio, wiesz, będzie jakby w głowie, to ja absolutnie. No ja wiem, ale też to roku. nie jest kwestia tylko jak wsiąść, ale jak potem z tego wysiąść. Tak, to jest, to jest żeby z fasonem. Tak, wiesz. ale wiesz co, to jest fajne, że ja widziałem taką we wspomnianej, nie, to nie była bardzo, słono, to była... Jezus Maria Mar Marbelia. I tam są tacy tak, takie, takie dosyć duże frajerstwo to jest, bo zbierają się chłopcy w weekend czerwonymi jeżdżą samochodami, tam Lam Lamborghini, Lamborghini, jak się mówi, Widzisz, ja nawet nie potrafię wymówić nazwy auta Porsche i tak dalej i oni w takim jeden za drugim, około 20 takich aut, wszystkie czerwone i jeżdżą po tym Portobanu, bo to się tak nazywa i jeżdżą 15 na godzinę, wiesz, mają czapeczki, białe rękawice, no frajerstwo absolutne, wiesz, ale mi się to strasznie podobało, dlatego, że oni też z siebie robili, wiesz, żarty i oni tak jeździli, machali do dziewczyn, zatrzymywali się na kawę, pili kawę, siadali do tych samochodów i tak dalej, no kompletna żenada, wiesz, i oni, wiesz, jak, jak taki kulik, wiesz, no więc to mi się spodobało i może bym tam dołączył do nich, nie wiem, czy by nie przyjęli, bo to na bank jest coś takiego, że tam trzeba oddać krew, czy coś, żeby się zapisali, wiesz. Natomiast uważam, że jak tylko się pojawi pomysł na cabrio czerwone, proszę bardzo. Mm -hmm. No to jest taka optymistyczna wersja, że będziecie stać i na cabrio. No to nie, i że świat no to, 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 to a jak nie, no to pójdę na spacer to tylko w lecie, który ja jak, jak będzie y, ciepło. Jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałam Cię zapytać, bo Ty bardzo dużo czytasz. Czy ty słyszałeś, że w ramach tego cancel culture, czyli tego, co już jest niepoprawne, poprawne, bo to już się tak. zagubiliśmy w tym wszystkim, tak. jeśli dotyczy i kobiet, i mężczyzn, tak. i koloru skóry, i mm, wywracamy historię, opowiadamy zupełnie inne historie o historii. A czy ty słyszałeś, że Niemcy w tej chwili wycofali z księgarni mm, wszystkie książki Karola Maja y, Winetu? Słuchaj, coś słyszałem, ale nie znam szczegółów, mhm. bo... No bo pokazuje w, już nie Indian, tylko rdzennych Amerykanów w, w niekorzystnym nie świetle. świetle. Ty się chowałeś na winetu, prawda? Tak, Pierre mhm. Breeze. Tak mhm. się nazywał aktor, który grał tak. rolę w tak. winetu. Tak. Old Shatterhand. Nie, nie, nie żyje już. No to tak, Cię chciałam zapytać, co sądzisz na ten temat? No wiesz co, gdzieś tutaj są te proporcje zachwiane. Wiesz, to jest też tak, że. No ja oczywiście, ponieważ jestem ograniczonym człowiekiem dosyć, będę mówił to o filmie. No, no, no to, że ma, mają być o, o takim czy innym kolorze skóry, żeby było porówno, wiesz. Przede wszystkim sztuka nie znosi demokracji. W sztuce nie może być, nie wolno, żeby było w sztuce demokracja. Ktoś jest taki. I okej, okay, nie, nie możemy robić czegoś takiego, znaczy nie możemy. No, ja bym sobie nie życzył, żeby tak było, żeby traktować to jak, wiesz, no, w sporcie też nie ma de de demokracji, nie powinno być, no bo jest jeden, który strzela bramki i, i on jest jeden i nie może być wszyscy, którzy będą też mieli szansę strzelać bramki. No, no, nie, no nie może tak być. No. No i tak nie jest. I tak nie jest. Oczywiście zdarza się, że czasami ktoś strzeli nie ten, który powinien, prawda? I to jest fantastyczne. Natomiast ja mówię o, o, o czymś takim, że no nie ma demokracji. W sztuce nie wolno. Nie, nie, nie wolno. Nie wolno. Sztuka musi być sztuką i musi być okraszona indywidualizmem, swoim językiem, swoją energią. Więc to wszystko, o czym mówię, jest kompletnie sprzeczne z jakąś poprawnością, że E, e, nie wiem, Stefan może, to, to Jasiu też. No nie, Jasiu nie może, no bo nie umie. Mm. Mm. E, Paweł, zauważyłam jedną rzecz. Nie mówiłeś o Lindzie Boguś, tak jak mówią wszyscy, tylko Bogusła. Ja też o tobie nie mówię, Pawełek, tylko y, Paweł. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Jesteś niezwykle kolorowym człowiekiem. Fajnie, że chciałeś o tym opowiedzieć. Chciałeś, bo jak na ciebie to tych wątków wrzucasz dużo, a puenta jest taka, i to chyba ty mi kiedyś powiedziałeś, że musimy gdzieś wróci do, do jakiegoś postrzegania świata, który tak był spostrzegany przez ludzi, którzy byli dla nas autorytetami, żeby się dowiedzieć czegoś o świecie, to wspominając Witka Cego, był takim y, y, malarz, dramaturg, twórca, to y, zamiast się epatować tym, że on nosił, y, bo to wtedy jest lajkuje się Kieszeni kotlet. Nie wiem, czy to był w wołowy, portfelu, w fortelu. Tak? Kotlet schabowy, czy tak. też inny. Po prostu był niezłym frikiem i wspaniałym człowiekiem, ciekawym, złożonym z wielu elementów. Amen? Bardzo Ci dziękuję, Małgosia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za yy, dzisiejsze spotkanie. Za tydzień gościem programu będzie prezes Zbigniew Boniek. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.